Wir lesen etwas aus Hebräer 4. Przeczytamy coś z Hebrajczyków 4 rozdziału. Vers 12 bis 16. Hebrajczyków 4 rozdział od 12 do 16 wiersza. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Wir haben gesungen, dass wir auf der Reise sind und die Zeit in der Hand Gottes, in der Hand des Herrn Jesus ist. Śpiewaliśmy, że jesteśmy w podróży i że nasze czasy są w ręce Bożej. Und der Hebräerbrief sieht die Gläubigen in der Wüste. A list do Hebrajczyków widzi wierzących na pustyni. Der Hebräerbrief ist sozusagen ein Kommentar zum Alten Testament. Więc można powiedzieć też, że list do Hebrajczyków jest jakby komentarzem czy książką wykładającą Stary Testament. Und die Juden, die gläubig geworden waren, waren vertraut mit der Wahrheit, mit den Dingen des Alten Testamentes. I ci wierzący Żydzi byli obeznani z prawdą Starego Testamentu. Und wir haben gesagt oder in dem Lied zum Ausdruck gebracht, dass es manchmal auch schwere Zeiten sind. I w tej pieśni wyraziliśmy, że czasami są to także i trudne czasy. Die Zeit für die Christen damals, für die Judenchristen war auch schwer. Ten czas dla tych wierzących chrześcijan pochodzących z Żydów wtedy także był trudnym czasem. Viele unter diesen Menschen waren in dem Vorhaben wieder zurückzugehen. Wielu z tych ludzi wtedy miało nawet takie plany czy zamiary, aby powrócić do żydostwa. Und der Hebräerbrief stellt ihnen jetzt das Bessere vor. Das ist ein Schlüsselwort in diesem Brief. A list do Hebrajczyków teraz przedstawia i tym odbiorcom to, co było lepsze, i to słowo lepsze właściwie jest też i kluczowym słowem w tym liście. Wenn wir etwas Besseres bekommen, dann lassen wir das, was nicht so gute Qualität hat, automatisch los. Jeżeli otrzymujemy coś lepszego, to, co ma mniejszą jakość, automatycznie puszczamy. Und stellt ihnen in den ersten zwei Kapiteln die Person des Herrn Jesus auf wunderbare Weise vor. I w pierwszych dwóch rozdziałach ten pisarz tutaj przedstawia im osobę Pana Jezusa we wspaniały sposób. Im ersten Kapitel besonders der Jesus, der Sohn Gottes. W pierwszym rozdziale Pan Jezus jako ten Syn Boży. Und im zweiten Kapitel der Jesus Mensch geworden. A w drugim rozdziale Pan Jezus jako ten, który stał się człowiekiem. Und ab Kapitel 3 finden wir dann den Herrn Jesus besonders als Hohenpriester. I od trzeciego rozdziału znajdujemy Pana Jezusa szczególnie przedstawionego w osobie arcykapłana. Der Jesus in Kapitel 3 bis 6 als der hohe Priester, der Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. W rozdziałach 3 do 6 Pan Jezus jako arcykapłan, jako ten, który potrafi mieć współczucie z naszymi słabościami. In Kapitel 7 bis 10 dann der Herr Jesus als hoher Priester, der uns ins Heiligtum hineinführt. Bis 10, ja? Od 7 do 10 rozdziału Pan Jezus jako arcykapłan, który wprowadza nas do świątyni.
Und in diesem ersten Teil, Kapitel 3 bis 6, haben wir jetzt einige Verse gelesen. I w tej pierwszej części czytaliśmy kilka z tej części czytaliśmy kilka wersetów. Und der Jesus gibt uns jetzt für die Wüstenreise drei Hilfsquellen. Pan Jezus podaje nam trzy środki pomocnicze na tą naszą podróż przez pustynię. Die erste Hilfsquelle ist das Wort Gottes. Pierwszym środkiem pomocniczym przepraszam, jest Słowo Boże. Die zweite Hilfsquelle ist der Jesus als hoher Priester im Himmel bei Gott. Drugim środkiem pomocniczym to jest sam Pan Jezus jako arcykapłan działający, czy stawiający się za nami przed Bogiem. Und die dritte Hilfsquelle ist das Gebet. A trzecim środkiem pomocniczym to jest modlitwa. Und der Jesus möchte uns helfen, wenn wir dieses Lied gesungen haben, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir auf seine Hilfe warten. Pan Jezus chce, gdy teraz śpiewaliśmy taką pieśń, abyśmy Jemu ufali i czekali na Jego pomoc. Dass wir diese Hilfsquellen immer wieder neu in Anspruch nehmen. I abyśmy te środki, czy źródła pomocnicze wciąż na nowo z nich korzystali. Es beginnt damit, dass in Vers 12 das Wort Gottes beschrieben wird. Zaczyna się ten fragment tym, że w wierszu 12 jest opisane Słowo Boże. Das Wort Gottes ist erstens lebendig. Słowo Boże po pierwsze jest żywe. Zweitens wirksam. Po drugie skuteczne. Drittens scharf wie ein Schwert. Po trzecie jest ostre albo ostrzejsze niż miecz. Und viertens es kann unterscheiden zwischen Seele oder ja, zwischen Seele und Geist. A po czwarte jest w stanie rozróżnić pomiędzy duszą a duchem. Wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, dann hat es eine zweifache Wirkung. Gdy otwieramy Słowo Boże, to Słowo ma dwojaki sposób działania. Es offenbart unser Herz. Po pierwsze objawia serce nasze und bringt uns in die Gegenwart Gottes. I wprowadza nas w obecność Bożą. Ich hoffe, dass wir alle Leser des Wortes Gottes sind. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy czytelnikami Słowa Bożego. Darf ich euch fragen, was ihr in der letzten Woche gelesen habt? Czy mógłbym zadać wam pytanie, co czytaliście w ubiegłym tygodniu? Sind wir mal ehrlich zu uns? I czy będziemy teraz szczerzy wobec samych siebie? Das Wort Gottes ist die Hilfsquelle für mein Leben, für mein geistliches Leben. Słowo Boże jest źródłem pomocniczym dla mojego życia, mojego duchowego życia. Und es ist nicht nur entscheidend, dass ich weiß, wo meine Bibel liegt. I nie decydującym jest to, że ja wiem, gdzie jest położona moja Biblia. Es ist auch schön, dass wir eine Bibel haben. Też jest piękną sprawą, że mamy jedną Biblię. Aber ich hoffe, dass jeder meine, seine Bibel hat. Ale mam nadzieję, że każdy może powiedzieć, że ma swoją, własną Biblię. Ich weiß nicht, wie du zum Beispiel in der Schule lernst oder wie man sich auf etwas vorbereitet. Nie wiem, jak ty uczysz się w szkole i jak się przygotowujesz na jakieś sprawdziany. Manche haben mehr ein optisches Aufnahmevermögen, manche mehr durch Hören. Niejedni przyjmują rzeczy bardziej wizualnie, inni zaś przez słuchanie. Aber bist du in der Bibel, im Wort Gottes zu Hause? Ale czy ty, jeśli chodzi o Biblię, jesteś, czy czujesz się jak u siebie w domu? Diese Hilfsquellen nehmen uns nicht die Probleme weg. Te środki czy źródła pomocnicze nie pozbawiają nas wszystkich problemów. Sondern sie helfen uns in den Problemen. Ale one pomagają nas w naszych problemach. Die Juden hatten
gedacht, durch den Glauben an den Herrn Jesus könnten sie zur Ruhe kommen. Żydzi myśleli, że przez wiarę w Pana Jezusa mogą wreszcie dojść do jakiegoś pokoju, czy spokoju. Aber die Verse davor zeigen, diese Wüste ist nicht der Ruheplatz. Ale te wersety poprzednie pokazują, że ta pustynia tutaj nie jest naszym miejscem spoczynku. Die Ruhe ist erst im Himmel erreicht. Ten nasz spokój czy odpocznienie dopiero jest osiągnięte w niebie. Und so wollen wir uns wirklich auf diese erste Hilfsquelle neu stützen. Wir haben das Wort Gottes in der Hand. I tak chcemy się na nowo opierać na tym źródle pomocniczym, na Słowie Bożym. Ono jest dla nas dostępne. Wir können nicht dankbar genug dafür sein, dass Gott uns seine Gedanken schriftlich gegeben hat. I nie możemy być wystarczająco wdzięczni za to, że Bóg podarował nam swoje myśli w sposób taki spisany. Mit meiner Frau verkehre ich nicht nur schriftlich. Z moją żoną ja nie obchodzę się tylko pisemnie. Manchmal muss sie mir etwas aufschreiben, weil ich so vergesslich bin. Czasami musi mi coś napisać na kartce, ponieważ taki jestem zapominający. Aber Gott hat sich herabgeneigt und hat uns alles, was sein Wille ist, schriftlich gegeben. Ale Bóg zniżył się ku nam i wszystko, co było Jego wolą, zapisał nam i dał nam w sposób pisemny, czy zapisany. Er hat uns im Alten Testament durch Bilder etwas gegeben. W Starym Testamencie darował nam coś za pośrednictwem obrazów. Er hat uns im Neuen Testament sich selbst in dem Herrn Jesus in den Evangelien vorgestellt. A w Nowym Testamencie samego siebie Pana Jezusa przedstawił w Ewangeliach. Er hat uns in den Briefen die Lehre des Neuen Testamentes gegeben. W listach podarował nam naukę, die Lehre. Die Lehre gegeben. Dał nam naukę. Und das hat er uns gegeben, damit wir es für uns selbst in Anspruch nehmen. I to dał nam po to, abyśmy z tego mogli sami dla siebie korzystać. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir uns auf dieses Wort stützen. I naszym zadaniem jest, abyśmy opierali się na tym Słowie. Und wir wollen uns einfach noch einmal ermuntern. Eine neue Woche liegt vor uns. I chcemy się na nowo zachęcić. Przed nami jest nowy, rozpoczęty tydzień. Mit diesem Wort zu beschäftigen. Abyśmy tym Słowem się zajmowali. Was betrachtet ihr mittwochs? Co wy rozważacie we wtorki? Zweiter Korintherbrief. Drugi Koryntian. Wer von euch bereitet sich jede Woche auf den zweiten Korintherbrief vor? Kto z was co tydzień przygotowuje się na to zgromadzenie, na ten drugi list do Koryntian? Man kann nur Wortbetrachtung machen, wenn man vorbereitet ist. Można rozważanie słowa tylko wtedy czynić, gdy jest się przygotowanym. Und ich sage euch, Brüdern und Schwestern, i ja powiem wam, braciom i siostrom, je besser du vorbereitet bist, je besser ist auch das, was man mitnehmen kann. Im lepiej jesteś przygotowany i przygotowana, tym bardziej czy tym lepiej potrafisz też rzeczy wziąć znów dla siebie. In Katowice auf der Konferenz betrachten wir jetzt gerade die Apostelgeschichte. W Katowicach na konferencji teraz rozważamy Dzieje Apostolskie. Hast du dir etwas aufgeschrieben? Czy ty zapisałeś coś sobie? Nein? Nie? Dann hast du übermorgen die Hälfte wieder vergessen. To pojutrze połowę już zapomniałeś. Vorbereitung ist wichtig. Przygotowanie jest ważne. Und Nachbereitung ist wichtig. Nachbereitung. Wenn man przerobienie tego potem jeszcze raz jest ważne. In der Schule bekommt man Hausaufgaben. W szkole otrzymujecie zadanie domowe. In der Versammlung nicht. W zgromadzeniu nie. Aber ich hoffe, wir machen unsere Hausaufgaben. Ale mam nadzieję, że robimy nasze duchowe zadanie domowe. Es ist einfach, ich weiß das. Jest to proste, ja to wiem. Und doch oft so schwer. A jednak takie trudne.
Wenn wir im Studium manch so umgehen oder in der Schule, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, jeśli byśmy na studiach albo w szkole obchodzili się tymi naszymi tematami tak, jak obchodzimy się nieraz ze Słowem Bożym, dann müssen wir alle Klassen wiederholen. To musielibyśmy powtarzać wszystkie klasy. Der Hebräerbrief sagt nämlich in Kapitel 5, wir schauen die Stelle kurz an. List do Hebrajczyków, bowiem w 5. rozdziale mówi, i to miejsce sobie teraz przyjrzymy. Vers 11 und 12. Wiersz 11 i 12. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Wie ist das in meinem Leben? Jak to jest w moim życiu? Müsste ich schon Lehrer der Zeit nach sein, aber ich trinke immer noch Muttermilch? Czy wedle czasu powinienem być już nauczycielem, a wciąż piję mleko matczyne? Das wäre eine dramatische Situation. Byłoby to rzeczywiście dramatyczną sytuacją. Mit einem Kind, das mit 7 Jahren nur Milch trinkt, würden wir schon lange beim Arzt gewesen sein. Z dzieckiem, które mając 7 lat, które by piło wyłącznie mleko, dawno bylibyśmy z tym dzieckiem już u lekarza. Wie lange bist du gläubig? Ile lat jesteś już wierzącym? Das ist eine Frage. Jest to pytanie. Wollen wir neu dieses Wort Gottes wirklich wirksam sein lassen in unserem Leben und lebendig, wie wir gelesen haben? Chcemy tak na to zezwolić, aby to słowo w taki sposób żywy i skuteczny rzeczywiście miało miejsce w naszym życiu. Es ist dann sehr schön zu sehen in Vers 13. Bardzo pięknie jest to, gdy się widzi w wierszu 13. Dass es vom Wort Gottes ohne eine Veränderung automatisch auf Gott selbst zugeht. Że bez jakiejś zmiany nagle ta myśl przechodzi ze Słowa Bożego na osobę. Wir können sagen, Gott identifiziert sich völlig mit seinem Wort. Można by powiedzieć, że Bóg zupełnie identyfikuje się ze swoim Słowem. Ich versuche das mit einem Beispiel zu erklären. Spróbuję to wyjaśnić na podstawie przykładu. Wenn wir ein weltliches Dokument lesen, gdy czytamy jakiś światowy dokument, sagen wir eine Forschungsarbeit eines Professors, na przykład jakieś opracowanie badawcze jakiegoś profesora, und diese Schrift ist vielleicht 30 Jahre alt, i to ten dokument być może już ma 30 lat, und wir treffen diesen Professor, i spotykamy się z tym profesorem, und sagen ihm, ich habe gelesen, was sie vor 30 Jahren geforscht haben und aufgeschrieben haben. I powiemy mu, czytałem to, co pan 30 lat temu zbadał i zapisał. Wie könnte die Antwort sein? To jak mogłaby brzmieć odpowiedź? Ach, das habe ich vor 30 Jahren geschrieben. Das ist heute nicht mehr aktuell. Ach, ja to 30 lat temu napisałem. To dzisiaj już nie jest aktualne. Unser Wort Gottes ist 2000 oder insgesamt schon älter, mindestens 2000 Jahre alt. Nasze Słowo Boże już jest 2000 lat stare, a nawet jeszcze starsze, jeśli weźmiemy całość niego. Und kein Punkt ist vorbei. I żadna kropka nie przeminęła. Wir können uns von A bis Z auf dieses Wort Gottes, auf Gott selbst verlassen. Od A do Z możemy opierać się na tym Słowie, na samym Bogu. Das ist nicht unwichtig. I to nie jest takie mało ważne, czy nieważne. Und das Alte Testament im Propheten Jesaja sagt sehr oft, ich bin derselbe, ich verändere mich nicht. Stary Testament w Księdze Izajasza na przykład bardzo często mówi, ja jestem ten sam, ja się nie zmieniam. In Deutschland gibt es ein Sprichwort. W Niemczech jest takie przysłowie, wer einmal lügt,
dem glaubt man nicht, auch wenn er selbst die Wahrheit spricht. Kto raz skłamał, tej osobie się nie wierzy, nawet jeśli mówi prawdę. Wenn ein Vers in der Bibel nicht wahr wäre, i gdyby w Biblii jeden wiersz nie byłby prawdą, können wir die ganze Bibel ins Feuer werfen. To całą Biblię moglibyśmy wrzucić do ognia. Sehen wir, wie wichtig das ist. Czy my widzimy, jakie to jest ważne? Wir machen viel Aufwand, um weltliches Dinge zu studieren, zu lernen. Das ist auch gut. My wiele wysiłku wkładamy to, aby nauczyć się takich ziemskich czy światowych spraw, i co też jest dobre. Aber fast jeden Morgen, wenn man sein Handy anmacht, gibt es ein Update. Ale prawie codziennie, gdy załączamy naszą komórkę, jest tak zwana update, można powiedzieć tak? Po prostu się aktualizuje po prostu pewne aplikacje czy programy. Hast du schon die neue Version von Wort Gottes? Czy ty masz już nową wersję Słowa Bożego? Die Version ist nicht mehr aktuell. Muss ein Update heruntergeladen werden. Bo twoją wersję, którą masz akurat teraz, ona już nie jest aktualna i trzeba to zaktualizować. Nein, wir können uns darauf verlassen und das macht uns fleißig hoffentlich darin wirklich zu wurzeln. Nie, możemy na tym słowie polegać i też być takimi pilnymi, że naprawdę powinniśmy i możemy się zakorzeniać w tym Słowie Bożym. Wir kommen zum zweiten Hilfsmittel. Przechodzimy do drugiego środka pomocniczego. Oder Hilfsquelle. Albo i źródła pomocniczego. Wo ist jetzt der Herr Jesus? Gdzie obecnie Pan Jezus się znajduje? Im Himmel als Mensch direkt bei Gott. W niebie jako człowiek bywający bezpośrednio u Boga. Das ist entscheidend für unsere Hoffnung. I to jest decydujące dla naszej nadziei. Hebräer 6 sagt, dass der Jesus als Vorläufer eingegangen ist. Hebrajczyków 6 rozdział mówi, że Pan Jezus jako... Kannst du vielleicht den Vers lesen? 6, Vers 20. 6 rozdział, 20 wiersz. Pan Jezus jako poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. Vielleicht habt ihr Kinder Hunger. Być może wy, dzieci, już jesteście głodne. Und ihr wisst gleich, beim Mittagessen auf der Konferenz gibt es eine lange Schlange. I wiecie, zaraz przy obiedzie na konferencji tam jest długa kolejka. Vielleicht sagt eines der Kinder, lauf schon mal vor und sicher uns einen Platz ganz weit vorne in der Schlange. Być może jedno z was, dzieci, powie, ja już pobiegnę tam do przodu i już sobie zabezpieczę miejsce na początku tej kolejki. Und vorlaufen bedeutet, es kommen andere hinterher. A jeśli tak pobiegniecie naprzód i żeby innych wyprzedzić, to znaczy, że za wami pójdzie jeszcze jakaś ilość innych ludzi. Wir haben einen Vorläufer direkt bei Gott. A my mamy takiego poprzednika bezpośrednio u Boga. Und zwar als Hoherpriester. I mianowicie jako arcykapłana. Wir wollen uns das jetzt einmal anschauen. I teraz chcemy się temu przyjrzeć. Dieser hohe Priester ist groß. Ten arcykapłan jest wielki. Im griechischen Text steht mega. W greckim tekście napisane jest słowo mega. Das ist ein großer hoher Priester. To jest wielki arcykapłan. Das ist wichtig. I to jest ważne. Wir haben nicht einen kleinen hohen Priester. My nie mamy małego arcykapłana, sondern einen großen hohen Priester. Ale wielkiego arcykapłana. Und gerade der Hebräerbrief zeigt uns, wie groß er ist. I właśnie list do Hebrajczyków nam pokazuje, jakim wielkim on jest. Haben wir uns damit schon mal beschäftigt? Czy my już tym się kiedyś zajęliśmy? Ich denke nur an Kapitel 7. Ja tylko myślę teraz o rozdziale 7. Vers 26. Wiersz 26. Heilig, unschuldig, unbefleckt. On jest święty, abgesondert, höher,
niewinny, nieskalany, odłączony, wyższy. In Kapitel 2 heißt es, er ist ein barmherziger und treuer hoher Priester. W drugim rozdziale czytamy, że jest on miłosiernym i wiernym arcykapłanem. Schreiben wir das mal auf. Zapiszmy to sobie. Ich kann das auch empfehlen, einmal aufzuschreiben, welche Vorzüge dein Ehepartner hat. Mogę też tobie zalecić, abyś sobie napisał na kartce, ile zalet i dobrych stron ma twój małżonek czy twoja małżonka. Oder deine Mutter. Albo twoja mama. Jetzt geht es aber um noch etwas Größeres. Ale teraz chodzi o kogoś czy coś większego. Mein hoher Priester. Ich spreche persönlich. Mój arcykapłan, ja się świadomie tak wyrażam osobiście. Ist einzigartig. Jest jednorazowy. Soll ich euch mal erzählen von meinem hohen Priester? Czy mam wam opowiedzieć o moim arcykapłanu? So müssen wir das für mich in Anspruch nehmen. Tak musimy to sami dla siebie naprawdę się tego uchwycić. Und es ist ein wunderbares Wort hier in Vers 14. Es heißt, wir haben. I to jest cudowne słowo w wierszu 14. Mamy, czy mając. Ein Schlüsselwort des Hebräerbriefes, was ich noch nicht so lange entdeckt habe. Jest to kluczowe słowo listu do Hebrajczyków, które nie tak dawno temu w ogóle dopiero zauważyłem. Nicht ich wünsche mir. Nie, że ja życzę sobie, czy pragnę. Vielleicht 2040? Może w roku 2040? Nein, hier und heute, jetzt habe ich einen großen hohen Priester. Nie, tutaj, dzisiaj, teraz mam arcykapłana. Und wo ist er? Er ist durch die Himmel gegangen. A gdzie on jest? On przeszedł przez niebiosa. Die Stiftshütte ist das Bild, das Abbild des Himmels. Namiot zgromadzenia jest obrazem czy odbiciem nieba. Und der Vorhang ist zerrissen, so dass jetzt der Herr Jesus den Zugang geöffnet hat zum dritten Himmel, wo der Thron Gottes steht. I zasłona jest rozdarta, także Pan Jezus umożliwił dostęp do trzeciego nieba, da wo der Thron Gottes steht. Tam gdzie jest tron Boży. Wir kommen gleich dazu. Das ist jetzt für uns ein Gnadenthron. Zaraz do tego też dojdziemy, bo to jest teraz dla nas tron łaski. Der hohe Priester durfte im Alten Testament einmal im Jahr und nur mit Blut in das Heiligtum hineingehen. Arcykapłan w Starym Testamencie tylko raz w roku mógł wejść do miejsca najświętszego i to też tylko z krwią. Aber mein, unser hoher Priester ist wie selbstverständlich durch den Himmel gegangen. Ale mój i nasz arcykapłan jak samo przez się zrozumiałe po prostu przeszedł przez te niebiosa. Von Gott begrüßt. I był przywitany przez Boga. Ich habe jetzt nicht die Zeit, aber das ist der Hebräerbrief, der an vielen Stellen uns diese ganzen Vorzüge des hohen Priesters zeigt. Nie mam teraz czasu na to, ale list do Hebrajczyków nam na wielu miejscach pokazuje te przywileje tego arcykapłana. Nicht durch Abstammung. Że on nie jest tylko jakiegoś rodowodu to otrzymał. Sondern Kraft seines unauflöslichen Lebens, Kapitel 7. Ale mocą życia nierozpuszczającego się, to jest w rozdziale 7. Und nicht für eine Zeit. I nie tylko na pewien jakiś czas, sondern in Ewigkeit. Ale na wieki. Wer ist es? A kto to jest? Jetzt ist es wichtig, genau zu lesen. Teraz jest ważne, byśmy dokładnie czytali. Jesus. Jezus. Auch ein Wort, was sehr oft im Hebräerbrief vorkommt. Jesus. Też słowo, które bardzo często występuje w liście do Hebrajczyków. Jesus. Es ist gut, wenn wir beten und von dem Herrn Jesus als Herrn sprechen. Jest to dobre, gdy się modlimy, gdy zwracamy się do Niego słowem Pan Jezus. Aber es wird
wenn es so geschrieben ist in Gottes Wort, an seine vollkommene Menschheit erinnert. Ale gdy jest to tak zapisane bez tego słowa Pan, to przypomina nam to jego doskonałą ludzkość czy jego doskonałe człowieczeństwo. Mein hoher Priester, dein hoher Priester ist Mensch. Mój arcykapłan, twój arcykapłan jest człowiekiem. Das bedeutet, to oznacza, er kann mich verstehen. On potrafi mnie zrozumieć. Er war über 30 Jahre hier auf der Erde. On ponad 30 lat przebywał tu na tej ziemi. Wir lesen in dem nächsten Vers, er hat an allem teilgenommen, in allem versucht worden, ausgenommen die Sünde. I czytamy w następnym wersecie, że we wszystkim miał brał w tym współudział i we wszystkim był doświadczony z wyjątkiem grzechu. Aber nicht nur das. Ale nie tylko to. Er ist auch Sohn Gottes. Zweitens. On także, po drugie, jest Synem Bożym. Was bedeutet das? A co oznacza to? Damit hat er auch alle Macht, die Dinge in die Hand zu nehmen. On w ten, czy przez to ma moc, aby wszystkie rzeczy trzymać albo wziąć w swoje ręce. Wir treffen manchmal Leute, die uns gut verstehen können, aber die uns nicht helfen können. Czasami spotykamy się z ludźmi, którzy potrafią nas bardzo dobrze zrozumieć, ale nie potrafią nam pomóc. Wir treffen andere, die können uns helfen, aber sie verstehen uns nicht. Spotykamy też także się z takimi ludźmi, którzy potrafią nam pomóc, ale nas nie rozumieją. Aber mein, unser hoher Priester, er ist fähig uns zu verstehen und fähig zu helfen. Ale nasz, mój arcykapłan jest zdolny, aby mnie zrozumieć i aby mi pomóc. Jetzt kommt ein weiteres Schlüsselwort vor uns. Teraz następne kluczowe słowo nam jest przed nami. Lasst uns im Hebräerbrief das Bekenntnis festhalten. Jest tutaj, jak mamy, ich muss das kurz erklären jetzt, ja. Tak jak jest w polskim trzymajmy, taka zachęta do czegoś uczynić, to w niemieckim jest to często ujęte słowami chciejmy trzymać, chciejmy chodzić. Także tutaj jest takie słowo teraz chciejmy, taka zachęta coś czynić. Ist bei euch nicht so übersetzt? Ja, es ist schon im Verb drin immer, dieses okay, lasst okay, uns. Ja. Das ist typisch für das Neue Testament. To jest typowe, jeśli chodzi o Nowy Testament. Der Jude war bekannt mit dem Gesetz, wo steht, du sollst. Żyd był obeznany z zakonem, gdzie napisane jest, masz czynić. Du sollst dein Zimmer aufräumen. Masz posprzątać swój pokój. Du sollst Hausaufgaben machen. Masz zrobić zadanie domowe. Das ist nicht schön. To nie jest piękne. Aber ein Christ lebt nicht nach Gesetzen oder Befehlen. Ale chrześcijanin nie żyje według zakonu czy nakazów i rozkazów. Sondern wenn wir so etwas Großes bekommen haben. Ale jeżeli my otrzymaliśmy coś takiego wielkiego. Hat jemand von euch gerade zum Geburtstag ein Fahrrad bekommen? Czy ktoś z was być może na urodziny otrzymał rower? Und die Mama sagt, du musst unbedingt jetzt Fahrrad fahren. I mamusia teraz tobie mówi, ty musisz teraz jeździć na tym rowerze. Nein, du sagst selber, lasst uns eine Fahrradtour machen. Nie, ty sam mówisz do mamy, mamusiu, zróbmy teraz jakąś przejażdżkę na tym rowerze. Und so ist es auch im geistlichen Sinne. Tak samo właśnie jest i w duchowej sferze. Es ist großartig. Und wir wollen damit in der richtigen Weise umgehen. Jest to po prostu zadziwiające czy wspaniałe i we właściwy sposób chcemy się czy chcemy się tym obchodzić. Dieser hohe Priester hat Mitleid. Ten arcykapłan ma współczucie. Können wir uns das vorstellen? Potrafimy sobie to wyobrazić? Liebe Mutter, erinnerst du dich noch, wie dein Kind zum ersten Schultag gegangen ist? Droga Mamo, czy ty sobie przypominasz, gdy twoje dziecko po raz pierwszy raz poszło do szkoły? Hast du gebetet?
Czy modliłaś się za swoim dzieckiem? Und wir könnten viele Beispiele mehr machen. Moglibyśmy wiele takich przykładów jeszcze przytoczyć. Das war nicht einfach. To nie było proste. Und der Herr Jesus sitzt zur Rechten Gottes. A Pan Jezus siedzi po prawicy Bożej. Und sieht, wie du Angst hast vor dem ersten Arbeitstag, vor dem ersten Schultag. I widzi, jak się boisz pierwszego dnia pracy, pierwszego dnia w szkole. Und vielleicht hast du dich gewöhnt, dass dein Kind in die Schule geht. I być może ty już się przyzwyczaiłeś do tego, że twoje dziecko chodzi do szkoły. Aber das Mitleid des Herrn Jesus ist nicht eine Wellenbewegung. Ale współczucie Pana Jezusa to nie jest jak fale, sondern ist immer gleich. Tylko to zawsze jest równe to współczucie. Stałe. Bist du dankbar? Czy jesteś wdzięczny za to? Wir lesen in Matthäus 8, dass der Jesus die Menschen von Krankheit befreit hat. Czytamy w Mateusza 8 rozdziale, że Pan Jezus pozbawił ludzi tam chorób. Aber wie hat er geheilt? Ale w jaki sposób on leczył? Innerlich bewegt. On był do głębi wzruszony. Gehst du einen schweren Weg? Czy ty musisz iść trudną drogą? Das ist nicht schön. Nie jest to piękne. Aber der Jesus schaut nicht vom Himmel herab und sagt, na ja. Ale Pan Jezus nie spogląda z nieba i tak sobie mówi, no cóż. Sondern er geht diesen Weg an deiner Seite mitleidend. Ale on, natomiast jest tak, że on idzie z tą drogą razem z tobą, współczując. Ist das nicht eine wunderbare Quelle der Hilfe? I czyż nie jest to cudownym źródłem pomocy? Und wir werden einmal mit diesem hohen Priester alles besprechen. I nastąpi taka chwila, w której z tym arcykapłanem wszystko omówimy. Ich freue mich auf diesen Augenblick. I ja cieszę się na tą chwilę. Ich habe viele Fragen. Mam wiele pytań. Aber sie werden alle beantwortet. Ale na wszystkie otrzymamy odpowiedź. Und dann ist der Himmel da. Der Himmel ist in Übereinstimmung zu sein mit Gott. Ale wtedy będzie to już to niebo. Niebo to jest chwila, w której my jesteśmy we wszystkim zgodni z Bogiem. Möchten wir uns mehr bewusst sein, dass auf dieser Reise wir einen Begleiter, ja fast zu schwach ausgedrückt, einen hohen Priester zu Rechten Gottes haben. Chcemy być świadomi tego, że na tej podróży mamy towarzysza, a to jest właściwie za słabe, mamy arcykapłana, który jest przy nas. Aber er hat nicht Mitleid mit unseren Sünden, sondern nur mit unseren Schwachheiten. Ale jest tak, że on nie współczuje z naszymi grzechami, tylko współczuje z naszymi słabościami. Schwachheiten bedeutet alles das, was das irdische Leben betrifft. Słabość oznacza, czy dotyczy wszystkiego tego, co dotyczy naszego ziemskiego życia. Wenn es um Sünde geht, dann ist der Herr Jesus nicht unser hoher Priester, sondern unser Sachwalter bei dem Vater. Jeżeli chodzi o nasze grzechy, to Pan Jezus nie jest naszym arcykapłanem, tylko jest naszym orędownikiem u Ojca. Denn der Jesus ist in allem versucht worden, ausgenommen die Sünde. Ponieważ Pan Jezus we wszystkim został wypróbowany albo doświadczony z wyjątkiem grzechu. Es ist sehr wichtig und wir wollen das vielleicht einmal für uns persönlich studieren, dass der Jesus ohne Sünde war. Jest to bardzo ważne i chcemy też to sami dla siebie przestudiować w Słowie Bożym, że Pan Jezus rzeczywiście był bez grzechu. Der Jesus konnte nicht sündigen. Pan Jezus nie potrafił, czy nie mógł zgrzeszyć. Es ist wirklich etwas ganz Wichtiges, dass wir diese Stellen parat haben. Jest to naprawdę coś bardzo ważnego, abyśmy byli z tymi miejscami obeznani.
kannte keine Sünde, 2. Korinther 5. On nie znał grzechu, 2. Koryntian 5. Tat keine Sünde, 1. Petrus 2. Nie uczynił czy popełnił grzechu, 1. Piotra 2. Sünde ist nicht in ihm, 1. Johannes 3. Grzechu nie ma w nim, 1. Jana 3 rozdział. Es gibt viele Verführer in dieser Welt. Jest bowiem wielu zwodzicieli na tym świecie. Aber wir dürfen uns auf das Fundament der Person des Herrn Jesus stützen in allen Punkten. Ale we wszystkich punktach możemy opierać się na hast du Leben oder Werk, das hat Jesus gesagt. Auf die Person des Herrn Jesus. Możemy we wszystkich punktach opierać się na osobie Pana Jezusa. Wenn der Jesus nicht ewiger Sohn wäre, gdyby Pan Jezus nie był odwiecznym synem, könnten wir nie ewige Segnungen bekommen. Nie moglibyśmy otrzymać nigdy wiecznych błogosławieństw. Wenn der Jesus nicht Mensch geworden wäre, gdyby Pan Jezus nie stał się człowiekiem, könnte er nicht für Menschen sterben. Nie mógłby umrzeć za ludzi. Und wir könnten vieles dazu fügen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Moglibyśmy wiele rzeczy jeszcze tutaj przytoczyć, ale to nie jest teraz naszym tematem. Kommen wir zur dritten Hilfsquelle. Przejdźmy do trzeciego źródła pomocniczego. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Przystąpmy tedy z ufną odwagą. Das konnte das Volk Israel nicht. Tego lud izraelski nie był w stanie uczynić. Wie war das Volk Israel am Berg Sinai? Jaki był lud izraelski przy górze Synaj? Feuer, Donner. Co tam było? Ogień, pioruny. Angst. Tam był lęk. Wenn ein Tier den Berg berührte, musste es getötet werden. Gdy jakieś zwierzę dotknęłoby się tej góry, musiało być zabite. Wenn der hohe Priester einmal im Jahr in das Heiligtum ging, gdy arcykapłan raz do roku wchodził do miejsca najświętszego, wie war das Volk draußen? To w jakim stanie, czy jak zachowywał się lud na zewnątrz? In Furcht. Oni byli w lęku. Wisst ihr, was die Geschichte uns erzählt? A wiecie, co historia nam opowiada? Der hohe Priester hatte einen Schnur am Fuß, damit, wenn er hineinging und starb, man ihn herausziehen konnte. Mówi się, czyta się w historii, że arcykapłan miał na nodze przywiązany sznur czy linę, że jeśli by w miejscu najświętszym miał umrzeć, żeby było go można stamtąd wyciągnąć. Und jetzt sagt der Schreiber des Briefes diesen Christen und uns heute. A teraz pisarz tego listu mówił do tych odbiorców i przez to także i do nas. Lasst uns hinzutreten. Przystąpmy. Nicht in ein irdisches Haus. I to nie do jakiegoś ziemskiego domu. Sondern in den Himmel direkt. Ale bezpośrednio do nieba. Zum Gott, der auf dem Thron sitzt, do Boga, który siedzi na tronie, aber vom Gerichtsthron zum Gnadenthron geworden, ale który stał się z sądu, z tronu sędziego czy sądowskiego, stał się tronem łaski, mit Freimütigkeit, i to jeszcze z odwagą. Wir können uns frei vor Gott bewegen. Możemy się w wolności, czy wolno poruszać przed Bogiem. Es gibt keine Gebetsform. Nie ma jakiejś formy, w której modlitwa musiałaby być wypowiedziana. Sondern wir können uns vor ihm sein Herz, unser Herz ausschütten. Możemy przed nim po prostu wylać nasze serce. Hinzutreten können wir auch übersetzen mit nahen. Przystąpić możemy jeszcze przetłumaczyć słowem przybliżyć się. Und ich darf euch vielleicht einmal mitgeben, sich das Wort im Hebräerbrief anzuschauen. Und es gibt 7-mal nahen, nahen, nahen. I mogę wam jeszcze też zachęcić was do tego, byście się zajęli tym słowem. Właśnie ono też 7 razy występuje w liście do Hebrajczyków. Przybliżyć się, przybliżyć, przybliżyć.
Wisst ihr, wo wir waren von Natur aus? Czy wiecie, gdzie z natury byliśmy? Epheserbrief? List do Efezjan? Fern, weit weg. Byliśmy dalecy, dalecy od Boga. Und jetzt dürfen wir nahen. A teraz możemy się przybliżyć. Und zwar dem ewigen Gott. A to do tego odwiecznego Boga. Wir besichtigen nicht ein Schloss und der Schlossherr ist nicht zu Hause. Nie jest tak, że my odwiedzamy jakiś zamek, a ten dom, ten pan tego zamka w ogóle jego tam nie ma, czego nie widzimy. Sondern wir, ich darf einmal sagen, besuchen Gott in seinem Wohnzimmer. Ale możemy tak powiedzieć, że odwiedzamy Boga w jego wielkim pokoju gościnnym. Und wir müssen nicht erst 3 Jahre Knigge studieren. Ich weiß nicht, ob du das übersetzen kannst. I nie musimy najpierw 3 lata studiować jakąś książkę, w której zapisane są wszystkie zasady zachowania się, rytuałów, bycia po prostu, jak się jest, jak? Dobrego zachowania. Sondern wir dürfen uns einfach hinsetzen. Nie, po prostu możemy tam sobie usiąść. Und mit ihm reden. I możemy z nim rozmawiać. Darf ich fragen? Czy mogę zadać tobie pytanie? Letzte Woche? W ostatnim tygodniu. Wie oft warst du im Wohnzimmer Gottes? Jak często byłeś w tym pokoju gościnnym Boga? Er ist da. On tam jest. Wie geht das? A jak to się, jest to możliwe? Ihr Kinder, wart ihr schon mal in den himmlischen Örtern? Wy, dzieci, czy byłyście już kiedyś w tych okręgach czy miejscach niebieskich? Nein, man muss erst 50 Jahre alt sein, dann kann man auch mal dahin. Nie, dopiero trzeba mieć 50 lat i wtedy dopiero tam można się udać. Betest du abends im Bett? Czy vor dem Bett? Wieczorem, przed pójściem do spania, czy modlisz się? Dann bist du im Himmel. Wtedy jesteś w niebie. Und dann geht's los. I wtedy się ta rzecz rozpoczyna. Ich sage nicht, wie ich bete. Ja ci nie powiem, jak ja się modlę. Das ist privat. To jest rzecz prywatna. Aber es ist nicht wichtig, darüber zu reden. Ale nieważne jest o tym mówić. Sondern es zu tun. Lecz abyśmy to uczynili. Diese Reise ist nicht leicht. Ta podróż nie jest prosta. Aber sie möchte uns erleichtert werden. Ale ta nasza podróż może być ułatwiona. Das Wort Gottes? Słowo Boże? Gott spricht zu uns? Bóg przemawia do nas? Das Gebet? Modlitwa? Wir sprechen zu Gott. My mówimy do Boga. Aber in der Mitte steht die Person des Herrn Jesus. Ale w pośrodku jest, czy stoi osoba Pana Jezusa. Durch die Person des Herrn Jesus ist dieser Zugang frei. Przez osobę Pana Jezusa ten dostęp jest wolny. Und dann bekommen wir etwas, Vers 16 am Ende. I następnie my coś otrzymujemy, to znajdujemy pod koniec wiersza 16. Barmherzigkeit. Otrzymujemy miłosierdzie. Ein Herz Gottes für mein Elend. To jest serce Boże dla mojej nędzy. Und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. I łaskę ku stosownej pomocy. Wir sagen in Deutschland, das ist ein Wortspiel, Gott handelt spätestens rechtzeitig. My w Niemczech mówimy, to jest takie przysłowie, Bóg działa najpóźniej w stosownej porze. Wir denken manchmal zu spät. My czasami myślimy za późno. Aber unsere Zeit ist in der Hand, wie wir gesungen haben. Unsere Zeiten stehen in seiner Hand. Ale nasz czas, czy nasze czasy, tak jak śpiewaliśmy, one są w jego ręce. Wollen wir ihm vertrauen? Czy chcemy jemu ufać? Wollen wir mit neuem Mut in die neue Woche gehen? Czy chcemy z nową odwagą pójść w ten tydzień?
und warten wir nicht bis Mittwoch mit Bibellesen und Beten, sondern fangen wir heute an. Nie czekajmy aż do wtorku z czytaniem Biblii i z modlitwą, lecz dzisiaj zacznijmy. Der Jesus möchte uns helfen, auf dieser Wüstenreise mit Freude voranzugehen. I Pan Jezus chce naprawdę nam pomóc, abyśmy z radością wkroczyli przez tą podróż przez pustynię. Er ist da. On jest. Er ist unveränderlich. On się nie zmienił. Und wir werden bald diesem Vorläufer folgen. I wkrótce temu, który jest tym poprzednikiem, za nim pójdziemy. Und dann werden wir ihn begrüßen. Wtedy jego przywitamy. Er wird uns begrüßen. On przywita nas. Was wird das sein? Cóż to będzie? Möchte er uns helfen? Oby on nam pomógł.